Cześć, Konrad Flexit z tej strony. Dzisiaj jesteśmy w Redzie, jesteśmy w lokalu, który jest przeznaczony pod wynajem biur. Całość jest wentylowana przez dwie nasze jednostki. Tutaj macie Flexit Uni 4, tu macie Flexit Nordic S4. Jestem tutaj z decybelomierzem, żebyśmy zmierzyli realny poziom hałasu na instalacji, która chodzi, która jest wyregulowana, żebyśmy sprawdzili po prostu realne warunki, zamiast sugerować się tylko katalogiem lub tym, co kto podaje w internecie czy gdzieś na papierze. Także, włączam teraz decybelomierz. Tak jak możecie sprawdzić, jeżeli rozmawiam, jeżeli decybelomierz jest obok mnie, mamy tutaj około 65 do, w zależności od tego jak głośno mówię, 70 decybeli. Teraz sobie sprawdzimy, jak na chwilę będę cicho, zobaczymy jak jednostki chodzą. Jak widzicie, jest to gdzieś między 49,5 a 50,5 decybela. Za chwilę otworzę jednostkę Nordic S4, żeby sprawdzić, jak ten poziom hałasu się zmienia w zależności od tego, czy jednostka jest zamknięta, czy otwarta. Pokażę Wam też, co jest w standardzie, aczkolwiek potrzebuję do tego dwóch rąk, także na chwilę muszę odłożyć decybelomierz. Pokażę Wam jeszcze szybko ustawienia w aplikacji. Aplikacja jest ustawiona na tryb home. Mamy tutaj podgląd do temperatur, mamy czujniki temperatur w czasie rzeczywistym, ale to jest teraz mało ważne. Aplikacja jest ustawiona na tryb home, czyli wentylatory chodzą na 65%, jeżeli chodzi i o nawiew, i o wyciąg. Przy tej jednostce jest to około 300 a 315 metrów sześciennych na godzinę. Sprawdzimy sobie teraz, jaka jest różnica przy otwartym, a przy zamkniętym rekuperatorze, tak? Dla przypomnienia. 50,5 decybela. Otworzę teraz jednostkę. Jak sami widzicie, zrobiło się trochę głośniej, bo aż 67,5 decybela. Także izolacja, która jest tutaj w pokrywie, jest naprawdę bardzo dobra, bardzo fajnie wygłusza. Przejdziemy sobie teraz szybko, żeby zobaczyć, co w ogóle jest w tej jednostce. Odłożymy już do tego decybelomierz, bo nam się nie przyda. Na potrzeby tego filmu posłużę się decybelomierzem jako wskaźnikiem, żebym mógł pokazywać to, gdzie jest, żeby nam po prostu było prościej. Ale na początek, ze względu na to, że to jest spory hałas, bo tak jak mówiłem, no jednostka mieli około 300-320 metrów sześciennych na godzinę, zmienimy tryb home na tryb away. Rozpocznij. Jak widzicie, jednostka zareagowała natychmiastowo. Wszystko, co tu widzicie, jest absolutnie w standardzie. Wymiennik obrotowy napędzany jednolitym paskiem klinowym, który ma dodatkowo naprężacz, który ma prowadnicę, żeby on się nie ślizgał, żeby on pozostał w swoim miejscu. Dodatkowo mamy tutaj jeden silnik, tam jest drugi silnik schowany. Są to silniki firmy EBM Pabst, bardzo znany, bardzo dobry producent. Mamy tutaj też na każdym z krójców czujniki temperatury oraz mamy tutaj też czujnik wilgotności oraz grzałkę. To jest grzałka, która jest bazowo wyłączona, ona jest na nawiewie, także powietrze, zanim w ogóle do niej trafi, to ono najpierw przechodzi przez wymiennik, bo wymiennik obrotowy, jeżeli byście jeszcze wcześniej tego nie wiedzieli, nie słyszeli, on nie może zamarznąć. Także do domu może nam trafić w ogóle powietrze z dworu, które ma minus 10 stopni, ono najpierw trafi na wymiennik, tak? Ogrzeje się powiedzmy do 15-16 stopni i potem grzałka ma raptem 3-4 stopnie do dogrzania. Jest to bardzo efektywne, jest to bardzo energooszczędne. Kolejna sprawa. Mamy tutaj podwójne filtry F7. Jeden jest w tym miejscu, drugi jest tutaj za klapką, żeby to było dobrze od siebie odseparowane, żeby te strumienie powietrza się nie mieszały. Jak widzicie, są to podwójne filtry F7. Duże, szerokie, zatrzymują bardzo dużo zanieczyszczeń, są bardzo efektywne, przez co w domu mamy mega czyste powietrze, żebyśmy oddychali wiadomo o tym, co najlepsze. Tak jak Wam też wcześniej pokazałem, sterowałem tym rekuperatorem z aplikacji. Aplikacja jest całkowicie darmowa, aplikacja daje Wam podgląd do wszystkiego, a przede wszystkim daje Wam możliwość uzyskania dożywotniej, zdalnej gwarancji, może nie, dożywotniego, zdalnego serwisu. Czyli serwisant nie musi przyjeżdżać z każdą małą rzeczą, która Was niepokoi. Dzwonicie do serwisanta, serwisant odbiera, prosi Was o numer seryjny, który jest podany w tamtej części urządzenia i on zdalnie bada. Przez to, że jednostka cały czas jest podłączona do internetu, przez to mamy cały czas do niej dostęp. Gromadzimy te dane w chmurze i możemy przeanalizować, co się stało, co jest problemem, albo nawet doradzić coś w ustawieniach.
Jest to bardzo efektywne czasowo, jest to bardzo komfortowe dla Was przede wszystkim. Jak już wcześniej wspominałem, korzystamy z wymiennika obrotowego. Jesteśmy bardzo starym producentem, w tym roku obchodzimy 50-lecie, aczkolwiek idziemy z duchem czasu, wiemy co jest dobre. W obecnym budownictwie, w nowoczesnym budownictwie, domy zachowują się jak termos, więc to ważne, żeby był ten odzysk wilgotności, żebyśmy nie musieli się męczyć z suchym gardłem, żeby nie suszyła nam się skóra, nie musielibyśmy się drapać. To jest odpowiedź na ten problem, bez żadnych dodatkowych nawilżaczy. Myślę, że całkowicie to rozwiąże tą możliwość w ogóle pojawienia się tego problemu. Szybka zmiana ujęcia, to będzie taki mały materiał dla koneserów, żeby porównać sobie, co było kiedyś, co jest teraz. Porównamy sobie też na szybko hałas jeszcze, myślę, że to jest całkiem ciekawa kwestia. Mamy gdzieś w granicach 54 dB. Przesunę się teraz na chwilę, otworzę tę jednostkę, zobaczycie jak drastycznie zmieni się to, zobaczycie jak dobra tutaj była izolacja, jeżeli chodzi o dźwięk. dB. Jest ogromna różnica. Muszę mówić głośniej, żebyśmy się zrozumieli. Zobaczcie. Wszystko, co było tutaj i co było dobre, co było sprawdzone, przenieśliśmy do tej jednostki i jeszcze ją ulepszyliśmy. Już korzystaliśmy z wymiennika obrotowego, posiadaliśmy już duże filtry F7, posiadaliśmy dwa bardzo dobrze odseparowane tutaj kanały, żeby to powietrze się nie mieszało. Jak widzicie, jest tutaj stary pasek. Ulepszyliśmy go trochę i dodaliśmy naprężacz dla Waszej wygody, dla Waszego komfortu oraz największą zmianą według mnie, która jest między tymi dwoma jednostkami, to jest aplikacja. Ta jednostka Flexit Nordic S4 posiada aplikację, którą możemy sterować. To jest aplikacja, która bardzo nam ułatwia życie, nam ułatwia też zdalny serwis, a Wam no, na pewno dodaje komfortu. Na pewno słyszycie też różnicę w głośności. Na pewno ją też widzicie, nie jest to trudno zauważyć. Myślę, że był to dobry model jak na tamte czasy, aczkolwiek idziemy jeszcze dalej i na targach w tym roku pokażemy Wam coś też jeszcze ciekawszego. Zdradzę Wam sekret, jak zaizolować rekuperację, żeby zawsze było dobrze. Zobaczcie, tu macie kanał elastyczny, to jest 50 wełny. Tutaj jest oblepiony kauczukiem. Przez to, nawet jeżeli skropliny pojawią się na zewnątrz kanału, to nie spłynie do rekuperatora, także jesteście bezpieczni. Tak więc, kończąc nasz mały wywód na temat głośności urządzenia, na temat tego, co jest w środku, co się zmieniło, dzięki za obejrzenie materiału. Jeżeli jesteś inwestorem, chciałbyś dowiedzieć się więcej o tym urządzeniu, chciałbyś sprawdzić, czy będzie pasował do Twojego domu, albo znaleźć chociażby specjalistę, który by mógł Ci to zamontować, który by Ci udzielił pomocy w tym w ogóle, czy to urządzenie będzie fajne dla Ciebie. Na naszej stronie flexitpolska.pl jest zakładka Gdzie kupić. Tam znajdziecie mapę z naszymi partnerami, z naszymi instalatorami, którzy z nami współpracują, którzy są z nami w stałym kontakcie. Także zachęcam odwiedzić tamtą stronę. Natomiast jeżeli jesteś firmą instalacyjną, która chciałaby podjąć z nami współpracę, zachęcam do kontaktu z nami przez jakikolwiek formularz. Możecie napisać do nas maila. My do Was oddzwonimy, ustalimy co dalej. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że słyszymy się niedługo. Cześć.